Na działkach numer 113, 116, 118. Drodzy Państwo, to jest projekt uchwały, który podejmujemy na prośbę Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który dotyczy ogrodu, który wspólnie budujemy z Fundacją Biura Inicjatyw Społecznych. Między pawilonem numer 1 na osiedlu Dywizjonu ZDZ numer 14, a parafią świętego brata Alberta. Pani Ania jest tutaj koordynatorką całego projektu. Oczywiście stworzenie takiego terenu zielonego będzie się wiązało z koniecznością utrzymania go w przyszłości. Stąd też my jako zarząd przygotowaliśmy uchwały w tej sprawie. Drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję. Pani Ania, mogę zaprosić. Czy ten ogród będzie utrzymywany z funduszy przeznaczonych na utrzymanie ogródków? W ramach bieżącego utrzymania. W ramach bieżącego utrzymania, przepraszam, że ja wchodzę, ale chciałam coś powiedzieć, bo jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, to nie możemy oddać tylu takich wysokich środków ze względu na to, że musimy płacić temu wykonawcy przecież za bieżące utrzymanie i to mniej więcej byłyby wszystkie środki. Pani Chodurek nam powiedziała na spotkaniu w poniedziałek, że to będzie z modernizacji ogródków. Z doposażenia ogródków. Mogę skończyć? Bo w takim przypadku wiem, że pieniądze na utrzymanie ogródków są tak przydzielane, że na każdy metr kwadratowy utrzymania jest dana kwota. To może wystarać w Urzędzie Miasta o tak jakby to był dodatkowy ogródek i dodatkową kwotę. Faktycznie moglibyśmy tutaj zapis wychodzić do Jeszcze nie ma szkody. Ja powiem tak, oczywiście będziemy starali się zminimalizować koszty utrzymania w perspektywie tego ogrodu. Natomiast nie jest to teren zielony znajdujący się na naszej dzielnicy, na terenie naszej dzielnicy służący naszym mieszkańcom. Jeżeli chcemy postawić tam ogród w 2014 roku docelowo, no to wiadomo, że potem musimy też partycypować w utrzymaniu tego terenu, tak jak partycypujemy w utrzymaniu innych terenów zielonych. Ale oczywiście to jest cenna sugestia, wystąpimy tutaj o rozważenie, o dodatkowe środki, w związku z tym, że taki projekt jest realizowany do miasta, żeby nam po prostu dołożyli w ramach środków na ogródki orderowskie jakieś dodatkowe pieniądze, także wystąpimy jako zarząd i będziemy szukali takiego rozwiązania. Natomiast no to Państwo też musimy mieć świadomość, że to jest teren naszych mieszkańców, więc nasz. Dlatego no, jeżeli decydujemy się na zagospodarowanie, a przypomnę, że ten teren przez wiele, wiele lat stał nieużytkiem, no to też bierzemy na siebie odpowiedzialność w przyszłości. Ale czy można by było połowę, chociaż z ogródków wziąć, a połowę z zieleńców? Znaczy, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o technikę, tak dopracujemy. Panią Bożenkę bym prosił z Panią, w imieniu zarządu, z Panią Chodurek, żeby jakoś te koszty zminimalizować. Także tutaj będziemy szukali jakichś takich rozwiązań, to jest żeby... To strasznie dużo, 92 tysiące na przyszły rok, to jest prawie wszystko. Ale nie, Pani Zosiu, tylko 92 tysiące na przyszły rok, to 92. Jest, tak, to jest koszt realizacji drugiego etapu budowy tego ogrodu, więc nie utrzymanie. Utrzymanie potem, tak jak płacimy za utrzymanie miesięcznie, chyba 6 tysięcy za wszystkie ogródki ordenowskie. No mniej, coś ponad 5 tysięcy. No, ponad 5 tysięcy. Za wszystkie, no to ja coś wyjaśnię. Drodzy Państwo, za wszystkie 5 tysięcy, to jeżeli ten ogród nam dojdzie, to ja myślę, że ta kwota w skali miesiąca wzrośnie o kilkaset złotych najprawdopodobniej. Także tutaj, to tylko jest Państwo jednorazowo na realizację inwestycji budowy drugiego etapu. Natomiast jeżeli byśmy za utrzymanie byli płacić, no to nikt by się na to nie zdecydował. Proszę Państwa, może ja coś powiem. Pani Ania Brydniak, koordynatorka projektu Ogrody Nowej Kuty. Proszę. Proszę Państwa, więc proszę wziąć pod uwagę, że my jako ta grupa zielona i bardzo akurat, żeśmy ambitnie podeszli do tematu, bo tak, to co do tej pory zostało wydatkowane na ogród, bo 90 tysięcy to faktycznie jest ta rekultywacja, bo to nagle wypłynęło. Natomiast jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, to do tej pory pani Chodurek powiedziała, że w standardzie przed założeniem ogrodu mieli trzykrotne roczne koszenie trawy. I to było w ramach interwencji. I
ja prosiłam, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, tylko i wyłącznie, żeby to zostało utrzymane, to koszenie interwencyjne. Natomiast resztę powiedziałam, jeżeli no, oczywiście nie brałam pod uwagę tego wielolotnego planu finansowania ogrodu, bo to idzie z innej puli niż z ogródków, to zupełnie jest inny temat. Natomiast bieżące utrzymanie uzyskaliśmy już na ogród, bo najpierw było użyczenie z terenu i to było też bezpłatne. Natomiast w tej chwili jest wyprocedowany cały zarząd i on też jest bezpłatny. W związku z czym bieżące utrzymanie, no to będzie tylko te trzykrotne koszenie w ciągu roku. Natomiast dbałość o krąby pozostaje cały czas w grupie, jeśli chodzi o działania grupy społecznej. Nasadzenia są za nasze pieniądze. Nie o to chodzi. Ja doceniam to zaangażowanie, jak najbardziej podoba mi się pomysł, tylko ja to rozumiem, że Komisja Ochrony Środowiska ma o jeden ogródek mniej w przyszłym roku. Rozumiem, ja to prawda. No to ja Ci wyjaśniam. Zwracam się do zarządu z prośbą, że każdy ogródek dostaje specjalną dotację na utrzymanie i może by w miejsce tylko ogrodu wyciągnąć od miasta. Bardzo dobrze, ale ja Ci tylko wyjaśniam, jak to wygląda i jakie są moje zobowiązania, bo myśmy mieli takie spotkanie 7 stycznia tutaj w Centrum C7, to jest taka agencja wspierania inicjatyw społecznych. Ja to się wyraźnie wypowiedziałam, że mnie zależy tylko na tym interwencyjnym, trzykrotnym koszeniu, tak jak było do tej pory i koniec. A ja się wyraźnie wypowiadam, bo jeżdżę po ogródkach i wiem, jaki jest ich stan. I dlatego ubolewam nad ubytkiem takich pieniędzy. Dobrze. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie widzę, chyba pan Zbigniew nie, tylko indywidualne rozmowy. Drodzy Państwo, to już zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Pani Bożeno, Panie Radny, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 22. Ależ jest, nie możemy się 22. Panie Radny, jeszcze raz proszę. Kto jest za? Pan Witek. Pan Witek też jest. Ja tak, przecież przed chwilą głosowałem. Proszę trzymać sobie jeszcze piłkę. No, muszę więcej niż jest osób. No, to pani notują wszystko. Możecie to wykreślić? 18. To podać tam z powrotem. Pani Krakowska. Dziękuję. 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 Dziękuję.